I dzisiaj chciałbym Wam pokazać taki eksperyment. Mianowicie pomiar, zresztą dużo wcześniej chciałem to zrobić, pomiar prędkości pocisku. To się nazywa, nie wiem, czy chronometr. Nie pamiętam, muszę sprawdzić. No, polega to na prostej zasadzie. Przechodzi pocisk, no zresztą cokolwiek, przez jeden obszar, później przez drugi. Tutaj akurat najprościej, żeby było odległość około metra, i Arduino odmierzy czas, no i potem wyliczy się z tego prędkość, czyli jeden podzielić na czas, który wyjdzie. Tutaj akurat już mam, tutaj to jest proste ogólnie, program w sumie też. Już strzeliłem do tego, chciałem zobaczyć, czy to w ogóle działa, ma sens nagrywać filmik. No i zadziałało. Zaraz ogólnie po strzale opowiem w dalszej części. W każdym razie no, mierzy czas, w którym przejdzie przez obie te folie. To działa ogólnie tak, że my mamy dwa kable, folię łączącą obwód, i ona się trzyma na takim cieniutkim paseczku. Jak przychodzi strzała, to się zrywa. Ogólnie to było na podstawie takiego stela do pomiaru wahadła. Na fizykę tam robiłem doświadczenie i tam już miałem zrobiony nawet laser, bo tam mierzyłem laserem. Tylko tutaj jednak zamontowałem te folie, bo mógłbym zrobić tak, że na przykład tu laser, tu folia, bo drugiego lasera nie mam. Laser oczywiście i fotorezystor zmierzy, jak przetnie się przez wiązek lasera strzała. Ale no, i tak mi było trudno w to trafić. A co dopiero wiązka lasera cienką. No dobra. No w każdym razie łuk to jest taki, no taki o, no zwykły, jaki można tam kupić w miejscach turystycznych. W tym wypadku szklarska poręba. No i zmierzymy prędkość takiego łuku. Może jeszcze nie wiem, pistolet na kulki. Ja kiedyś miałem taki mocny bardzo, że aż kulki rozwalało. Ale kulki mają też małą energię i tu już bym musiał laser zastosować, żeby nie wytraciły tej energii. No i już nie mam tego pistoletu, także no, obejście, jakby bym miał strzał. Pomiar się udał. Przerwało dwie bramki i odczytało nam 187 m na sekundę. To znaczy 187 milisekund. Zaraz policzymy, ile to będzie. No i jest już po strzale. Właściwie już wcześniej było po strzale, ale druga część
To wyszkodzę. Już pokazuję. Sto osiemdziesiąt siedem milisekund. No i to podzielić przez 1, zrównać do sekundy i pomnożyć przez 3,6, no to wychodzi 5 i coś metra na sekundę i niecałe 20 km na godzinę. No to dość wolno. Myślałem, że szybciej, ale no, nie wiem, może coś się jednak źle zmierzyło. Chyba, że tak się wydaje, że to szybkie jest, a to leci wolno. Trudno powiedzieć. No w każdym razie pokazałem, jak to działa. Mam nadzieję, że wam się spodobało. No, fajnie to był w sumie eksperyment. Chętnie bym zmierzył też inne rzeczy i może zmierzę w przyszłości. Także do zobaczenia w następnym odcinku.